I mamy teraz zadanie z czymś, czego uczniowie tak strasznie nie lubią, czyli z poziomem natężenia dźwięku. I to nie bardzo lubią uczniowie, ci, którzy lubią logarytmy i ci, którzy nie lubią logarytmów, bo wszystko im się to myli. Proszę Państwa, jedna z wielkości, która charakteryzuje dźwięki, to jest właśnie poziom natężenia dźwięku. Ja przypomnę Państwu. Natężenie to jest jedna wielkość, prawda? Natężenie dźwięku, natężenie każdej fali to jest stosunek energii emitowanej, przechodzącej przez jednostkę powierzchni w jednostce czasu. Tylko że ucho ludzkie ma taką właśnie dziwną właściwość, że początkowo rejestruje dość wyraźne zmiany przy niewielkiej różnicy natężenia dźwięku. Ale później, gdy te dźwięki już mają duże natężenie, okazuje się, że nasze ucho już takich zmian wyraźnych nie rejestruje. Że trzeba już coraz silniejszych bodźców, coraz silniejszych zmian, żebyśmy odczuwali to jako taki sam poziom, wzrost poziomu głośności, prawda? Dlatego właśnie tak najczęściej posługujemy się wielkością, którą nazywamy poziom natężenia dźwięku. I ten poziom natężenia dźwięku jest wielkością, którą się definiuje za pomocą logarytmów. I teraz nie wiem, czy Państwo, którzy siedzicie przed ekranami monitorów, jesteście z logarytmami za Pan Brat, czy też nie. Ja postaram się Państwu wyjaśnić tak, żeby można było to zdanie zrobić bez logarytmów i tak, żeby można było sobie poradzić oczywiście za pomocą logarytmów. Na karcie wzorów macie Państwo zdefiniowany poziom natężenia dźwięku jako 10 logarytmów i przez i 0. I macie Państwo podane i 0, czyli poziom próg słyszalności, czyli najcichszy dźwięk, natężenie najcichszego dźwięku, które jest na granicy słyszalności, który może zarejestrować nasze ucho. To jest właśnie ten próg słyszalności. Ten próg słyszalności, wiecie Państwo, możecie sobie odczytać, 10 do minus 12 wata na metr kwadrat, czyli maleńka energia, która do nas dochodzi, jesteśmy w stanie zarejestrować ją jako dźwięk. Właśnie. Skoro to jest logarytm, no to cóż to takiego jest? Jeśli mamy jakikolwiek dźwięk o jakimkolwiek natężeniu i, to porównujemy go właśnie z progiem słyszalności. Przedstawiamy to za pomocą 10 do potęgi n. I ta potęga n to jest właśnie ten poziom natężenia, ale wyrażony w belach. Dlatego ta dziesiątka to jest oczywiście będzie tyle decybeli, bo co to ten decy, Państwo wiecie, ten decymetr to 1/10 metra, taki decybel będzie 1/10, prawda? W związku z tym zróbmy to na konkretnym przykładzie, będzie rzeczywiście chyba wszystko jasne. Możecie Państwo robić za pomocą logarytmów, ale oczywiście można zrobić to również tak. A zadanie jest takie. Ile razy natężenie dźwięku o poziomie natężenia 90 decybeli, to jest nasz jeden dźwięk, jest większe niż dźwięku o poziomie natężenia 30 decybeli. I jak Państwo to macie w główce, no bo tego nigdzie indziej nie macie, tylko w główce, to proszę zobaczyć tak. To N to jest tyle beli. Natomiast 10N będzie decybeli. No to ustalmy. Ile to jest to N, ta potęga N dla naszego dźwięku, już widzicie Państwo na pewno, 90 decybeli to po prostu 9 beli. 30 decybeli to odpowiednio 3. W związku z tym już mamy tę potęgę, prawda? Już mamy tę potęgę i wiemy, że natężenie naszego pierwszego dźwięku do progu słyszalności to będzie równe 10 do 9, zgadza się, to z tego mamy co, że I1 to jest I0 razy 10 do 9, czyli proszę Państwa I1 to jest próg słyszalności 10 do minus 12 wata na metr kwadrat razy 10 do 9 i już mamy natężenie pierwszego dźwięku 10 do minus 3 wata na metr kwadrat, wiadomo, że potęgi się dodaj. Bardzo dokładnie to Państwu rozpisałam dla pierwszego dźwięku. No teraz dla drugiego już możemy troszeczkę zrobić to szybciej. Analogicznie. Natężenie drugiego dźwięku, tak? Czyli I2.
to będzie co? 10 do minus 12 wata na metr kwadrat razy ile? Tu było 10 do 9, a tu będzie 10 do 3 oczywiście, prawda? Bo nasz dźwięk o 30 dB jest 10 do 3, ma natężenie 10 do 3 razy większe niż próg słyszalności. Właśnie te decybele tak należy rozumieć, że jest to potęga, do której trzeba podnieść 10, żeby wyrazić, ile razy to natężenie jest większe od progu słyszalności. W takim razie, jak widzicie Państwo, mamy 10 do minus 9 wata na metr kwadrat, zgadza się? A jak już mamy natężenie obu dźwięków, no to jesteśmy w domu, bo ile razy natężenie pierwszego dźwięku jest większe od drugiego, skoro już mamy te natężenia? Skoro już mamy te natężenia, to tylko wystarczy policzyć. I 1 było 10 do minus 3. Jednostki są te same. Tu mamy 10 do minus 9 wata na metr kwadrat. Tam było do minus 3, tak? Dobrze. W związku z tym... dobrze, minus 3. Postaram sobie. I to jest co? Potęgi się odejmuje, czyli mamy 10 do której? Minus 3 plus 9 to 10 do 6. Jakbyście Państwo odpowiedzieli na takie pytanie, ile razy natężenie jednego dźwięku jest większe od drugiego? Ile razy? Oczywiście milion razy, czyli 10 do 6. Czy odpowiedź Państwo 10 do 6, czy nie? To oczywiście jest wszystko jedno. Myślę, że troszkę żeśmy tutaj przybliżyli. Uczniowie, którzy sobie dobrze radzą z logarytmami, to wiedzą, że logarytm to jest tak naprawdę ta potęga, prawda? Że jeśli nie piszemy podstawy logarytmu, to znaczy, że ona wynosi 10, prawda? Podstawa logarytmu wynosi 10, więc mamy 10 do potęgi. O, 10 do potęgi tej będzie oczywiście i przez i 0. To, co myśmy zrobili. Przechodzimy w takim razie do zadania następnego.